Będziemy wpierdzielać co? Bija ci się w podniebienie? Dolary! Piwo oleje się ulicami. Ostatnie chwile w Siem Reap po prostu muszą być spędzone na nocnym markecie. To tutaj do Wi-Fi dorzucą ci ryż, albo wypożyczą ci nielegalnie skuter, bo w tym mieście nie wolno jeździć turystom na dwukołowcach. Ale najpierw lody. Wybraliśmy się na lody smażone. Wybór to dwa smaki plus dwa toppingi. Koszt 2,50. Magia loda polega na tym, że pan tutaj w kubełku przelewa z takich plastikowych butelek, które siedzą tam. Nie jestem mogę w stanie wam pokazać. Do tego, o, są świeże owoce, no dobra, to szacun. Czyli to jest chyba jakiś koncentrat mleczny połączony z owocami. To Natalia bardzo lubi świeże owoce i warzywa. To jest jedna z takich jej mani kulinarnych, prawda? Truskawki musiały przejść kontrolę jakości, inaczej by nie zostały zamówione. Szykujcie się na zbliżenia niecodziennego jedzenia. Czas dotrzymać obietnicy. Czas na robaczki. Nie mogłam się już doczekać. Jesteśmy w Bugs Cafe, czyli będziemy wpierdzielać co? Insekty! Zobaczcie, jakie menu jest ciekawe. Ja na przykład myślałam, żeby sobie zjeść tarantulę. Albo jeszcze lepiej czekoladową fontannę z krykietami i jakimiś tam innymi robalami. Co myślicie? A więc jak pamiętacie lub nie, w Pekinie złożyłem wam obietnicę, że zjem różne robaczki, tarantule i pająki. Wreszcie dopiero w Kambodży udaje nam się to osiągnąć. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że jest tutaj Bugs Cafe serwujące takie przysmaki, to od razu musieliśmy się tam udać. Przynajmniej ja, bo Natalia miała dosyć mieszane uczucia, żeby tutaj się wybrać. Ile można czekać za pająkiem? Spróbujmy po kolei. Pierwsze co, to są spring rollsy, które są wypełnione mrówkami. Tak powiem wam szczerze, że tak jak w Korei, kiedy jadłem ośmiornicę, nie spodziewałem się jakiejś tam dramaturgii, wszyscy mówili, że ta potrawa zabija dusz i w ogóle. Doświadczenie było fajne. Tak samo tutaj uważam, że nie ma co dramatyzować, po prostu no jest to niecodzienne, jest dla nas obrzydliwe, ale warto spróbować. Przejdźmy do tarantuli. No, od razu powiedzmy oderwimy nóżkę. Nóżka została. I teraz jak widzisz, że jest włochata, to już jest trochę inaczej. Masz tą świadomość. To jest w ogóle tarantula donut. No cóż, zobaczmy. Wygląda w środku troszeczkę jak krewetka. Powiem wam, że zdecydowanie panierka odbiera jakiś taki dodatkowy posmak. Pajęczy donut nie oddaje niestety smaku pająka, tak mi się wydaje. Jest za bardzo wymieszany z olejem. Szaszłyk z krokodyla. Proszę, tylko mi nie mów, że smakuje jak kurczak. Właśnie tak smakuje. Jak kurczak. Ciekawe, jak oni je łapią. No dobra. W związku z tym, że jesteśmy w restauracji, to możliwe, że to wyzwanie nie jest aż takie hardkorowe, jakby się człowiek spodziewał i widział na filmach. Bardzo fajne, że podają tutaj wiele różnych sosów. Można w takim wypadku pasikonika na przykład wymieszać z cząstkiem. To smakuje jak chrupek. Jako przekąska do filmu, takie chipsy, kupowałbym regularnie. Przejdźmy do moich dwóch faworytów. Moim faworytem są pająki, które nie posiadają żadnej właśnie panierki. To będzie taki oto pająk. Wygląda mniej więcej tak. Odwok pająka w sosiku. Zmielona wątróbka. No jakaś nierewelacja smakowa. Nóżki posiadają na końcu jeszcze takie haczyki, które czujesz, że zahaczają ci się o podniebienie. Jest to może troszeczkę nieprzyjemne. Ale pająk sam sobie jest całkiem smaczny. Trochę chrupki. Tutaj powinny być kolce, ale widać, że są wyrwane.
To jest chyba tak po prostu, że ja tu przyszedłem nastawiony psychicznie, że wiedziałem, że dam radę. Więc może nie widać jakichś wielkich ekspresji, emocji na mojej twarzy, ale powiem wam szczerze, że przeżycie, doświadczenie jest generalnie bardzo fajne. Ostatnią rzeczą, jaką sobie zostawiłem, jest skorpion. Jestem ciekawy jego smaku. Zawsze mnie zastanawiało, czy zjada się jego ogon. Ogon jak najbardziej, żądło już niekoniecznie, ponieważ w żądle właśnie jest ta najgorsza trucizna. Więc spróbujmy sobie skorpiona. Ojoj. Tyłek skorpiona jest niesmaczny, a ogon ciężko pogryźć, chyba że ja coś robię źle. Również skorpion posiada kolce na końcu nóżek i powiem wam, że jest ohydny. Raczej człowiek nie poje. Na takiej diecie to by się dużo schudło. Wiecie co? Niesmaczny. Jest niedobry. Całe wnętrzności skorpiona są stopione przez olej. Tak naprawdę powstała taka papka. Akurat było najgorsze. Spodziewałem się jak najwięcej po skorpionie, że będzie smaczny, ale jest zdecydowanie najmniej smaczny. Powiem wam szczerze, że nie jestem zawiedziony. Jest to całkiem fajne przeżycie i fajne doświadczenie. Jednak nie doszukiwałbym się tutaj wielkich walorów smakowych, jeśli mam być szczery. Wszystko jest tak pokryte olejem, że olej trochę niweluje ten smak i tak naprawdę, jeżeli nie masz bariery, żeby zjeść takiego oto pajączka, który wbija ci się w podniebienie, nie jest to takie ekstremalne doświadczenie, jakie człowiek by się spodziewał. Bo można się znajomym przy piwie pochwalić, że jadłeś po prostu pająka skarbiona. Zjedlibyście? Na to pytanie odpowiedzi wrzucajcie w komentarzach, a my już wychodzimy z hotelu na naszą cichą, spokojną ulicę, wesoło witającą nas dźwiękiem spawarki, młota pneumatycznego oraz radośnie trąbiących skuterów. Idealny poranek, by się spóźnić na autobus. Na szczęście jesteśmy w kraju, gdzie liczy się interes, a punktualność już tak niekoniecznie, więc bezstresowo wsiadamy do naszej otwartej ciężarówki i jeszcze ostatni raz rzucamy okiem na Siem Reap przez nasz już mocno zabrudzony wewnątrz aparat. Będzie to miejsce, które naprawdę będziemy miło wspominać. Mijamy kierowców, którzy jeszcze nie wstali do pracy. Właśnie tak żyją kierowcy tuk-tuków, którzy często przyjeżdżają z biedniejszych rejonów Kambodży, śpiąc i żyjąc w swojej przyczepce. Kierunek to dworzec autobusowy, gdzie łapiemy transport wątpliwej jakości do stolicy Kambodży. Trzymaliśmy się na środku ronda, żeby odebrać kolejnego pasażera, który będzie moim sąsiadem. I tak od 2 godzin, generalnie zrobiliśmy może z 2 kilometry od momentu, kiedy wsiedliśmy do autobusu i co chwilę się zatrzymujemy. A drogę umilia mi nowa książka z małym księciem. Powrót małego księcia. W sumie to chyba młodego księcia. Zobaczmy, co porobi Dominik. Są chyba kolejni pasażerowie. Generalnie tutaj wszystko opiera się na dużej ilości czekania. Każdy na coś czeka, każdy czeka na kogoś. Mam wrażenie, że chyba pojedzie z nami też motor. Skuter w sumie. Wszystkie miejsca wyprzedane, sprzedają nawet ponadprogramowo, czyli po 4 osoby na 2 miejsca. Już nie wspomnę, że do luku bagażowego wsadzono motor, jakieś paczki z jedzeniem i wszystko, a plecaki jadą tutaj na pokładzie. Jest to całkiem przygodowe. Właśnie tak wygląda podróżowanie budżetowe. W Ameryce Południowej wyglądało to bardzo podobnie i w Azji budżetowe autobusy właśnie wyglądają tak. To były też oczywiście opcje troszkę droższe w busie dla turystów, ale wybraliśmy opcję lokalsową. Jedzie też i wiatrak. Jazda autobusami lokalnymi to świetna próba dla was jako podróżników. Można też zobaczyć miejsca i życie ludzi nie dla oka turystów. Tak jak tutaj kobieta kąpie dziecko w swoim mieszkaniu w szkielecie budynku, na którym wciąż pracują budowlańcy. Docieramy do Phnom Penh, czyli 1,5-milionowej stolicy Kambodży, która zdecydowanie jest najbardziej skromna i najbardziej uboga ze wszystkich, które odwiedziliśmy podczas naszej podróży. Jednak jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni, ponieważ Kambodża już zaczyna skradać nasze serca. Tutaj poznajmy Pawła, współwinnego naszej wyprawy do Kambodży, oraz Vana, naszego kierowcę tuk-tuka
i przewodnika po stolicy zarazem. Najpierw zaliczamy najważniejsze atrakcje, jak na przykład wzgórze Phnom Penh, gdzie według legendy zamożna kobieta wspólnie z jej sąsiadami wyłowiła drzewo, a w nim znajdowały się 4 posążki Buddy. W ciągu kilku lat usypano wzgórze o wysokości 27 metrów pod świątynię, gdzie umieszczono owe statuetki. Tutaj też Paweł opowiada nam dużo ciekawszą historię. Otóż kilka lat temu rząd Kambodży wprowadził banknoty o niskim nominale 100, czyli około naszych 20 groszy, z wizerunkiem mnicha w celu odświeżenia waluty. W wyniku tego zabiegu datki spadły, a kościół oskarżył władzę państwa o atak na ich instytucje. Rząd po prostu zapytał, czy te ugrupowania odmawiają pieniędzy z tak ważnym symbolem, to postawiło ich pod ścianą, bo było to absolutnie wbrew ich poglądom, gdyż musieliby się przyznać, że kasa ląduje w ich kieszeniach i tym samym ukróciło to ich chciwość. Osobiście uważam, że w Polsce powinno się wprowadzić monety jednozłotowe z symbolem Jana Pawła II. Jak myślicie, co by się wtedy stało w kościołach? A skoro jesteśmy przy finansach... Okej. Zbieranie ryb na asfalcie w Kambodży zaliczone. A skoro przy tym jesteśmy, chociaż nie wiem, jakie to ma powiązanie z finansami, pogadajmy trochę o kasie. A mianowicie o sytuacji finansowej Kambodży. Otóż, jak wiecie, Kambodża jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji. Sytuacja finansowa Kambodży, jeżeli chodzi o minimalną krajową, to podobno stawka dzienna to jest 6 do 7 dolarów, co daje jej około 180 dolarów miesięcznie, co tak naprawdę jest bardzo, bardzo mało. W Kambodży obsługiwane są dwie waluty. Rile, które swoją nazwę mają od rybki zamieszkującej jezioro wokoło Imperium Angar, oraz dolary. Dolary zostały wprowadzone przez Stany Zjednoczone, które uważały to za pomoc w walce z komunizmem oraz za pomoc Kambodży finansowo, żeby odbudować ekonomię. Kiedy podróżujecie i trafiacie do kraju dolarowego, jak na przykład Kambodża, Ekwador, pojawia się taki problem, ponieważ dolar jest najbardziej, moim zdaniem, stratną walutą dla podróżników. Ej, psy mnie chcą zagryźć. Wow, 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 pogadali. Dolar jest walutą problematyczną, kiedy podróżujecie, ponieważ bardzo dużo cen w krajach dolarowych jest pełne lub połówki. Czyli coś kosztuje dolara, coś kosztuje pół dolara. I okej, ale problem polega na tym, że niektóre rzeczy, produkty są warte na przykład ćwierć dolara, ale w danym państwie są one podciągane. Więc jeżeli jesteście w jakimś państwie, gdzie waluta dolara nie obowiązuje i załóżmy na przykład butelka wody, w takiej Tajlandii kosztowała złoty 20, tu jest podciągana do 0,5 dolara, co daje 2 złote. 80 groszy straty na każdej butelce wody, którą zakupicie, a woda jest najbardziej popularnym produktem, który podczas podróży będziecie kupować. My mamy tak swoją drogą filtr do wody, który już nam się zwrócił właśnie dzięki takim dodatkowym opłatom, które wynikają właśnie chociażby z obsługi dolara w danym państwie. Jeden z trudniejszych momentów tutaj jest to, że dzieciaki podchodzą do ciebie i po prostu próbują ci coś sprzedać. Magnesy, najpierw zaczynamy od jednego za dolara, za chwilę już możecie dostać 2, 3, a nawet 4 magnesy za tego samego dolara, bo tak zależy im na tym, żeby po prostu sprzedać. Więc no, zgaduję, że jak sprzedadzą 4 takie magnesy, to pewnie już jest całkiem sporo pieniążków. Natomiast no, jest to przerażające, jakby ile osób, ile dzieciaków musi w taki sposób próbować wspomóc swoją rodzinę, żeby jakoś to życie ciągnąć. Sytuacja ekonomiczna Kambodży zdecydowanie się poprawiła, od kiedy Stany Zjednoczone przestały się wpieprzać w nie swoje sprawy. Chiny wypełniły tą lukę, szybko pompując ogromne nakłady pieniędzy w rozwój firm, hotelów oraz infrastruktur różnych miast. Jednak nie jest to takie piękne. Mimo że pojawiły się nowe miejsca pracy, to jednak obcy kapitał przejmuje tereny i rodzinne firmy Kambodży. Chińscy pracownicy zarabiają dużo więcej, bo na przykład na budowie ich stawka dzienna to 50 dolarów, a nie 7.
Amerykanie jednak nie wyjechali tak do końca. Zostali głównie emerytowani żołnierze, którzy za swoją emeryturę około $500 miesięcznie wynajmują jakieś podłe miejsca do snu, a całe dnie przesiadują w barach i restauracjach, korzystając z usług młodych prostytutek. Znani też są ze swojego rasistowskiego podejścia oraz pogardy dla społeczeństwa Kambodży. Nie udało nam się tego nagrać, ale jak tu będziecie, to na pewno rzuci się to wam w oczy. Właśnie kupiliśmy w Kambodży kartę SIM i dzięki Pawłowi między innymi dostaliśmy 9 piw za darmo. W ramach promocji. Przyjeżdżajcie do Kambodży. Kupujcie karty SIM, opłaca się. 9 piw za $2. Do tego jeszcze oczywiście nielimitowany internet na tydzień. Całkiem zabawna sytuacja. W Anglii rozdają czasem kolę taką małą, ale tutaj dostaliśmy tyle piwa, że plecak jest pełny. Będzie czym świętować. Bardzo pracowity dzień. Generalnie w Kambodży piwo leje się ulicami. Wyszliśmy na piwko. Wygrałam kolejne piwko. Wcześniej dostaliśmy piwko, także kraj piwem płynący. Kontrast to zdecydowanie najbardziej nadużywane określenie wśród blogerów i vlogerów. Jednak tu w Kambodży nie sposób inaczej to ująć. Zatrzymujemy się przy przystani. To co widzicie to domy mniejszości muzułmańskiej na rzece Mekong. Żyją oni w skrajnym ubóstwie, a gdy rzeka podnosi poziom, niejednokrotnie ich nędzny dobytek tonie. Z drugiej strony mamy pięciogwiazdkowy hotel ogrodzony wysokim murem, aby goście nie widzieli biedy. A okoliczne domy dodatkowo na murach mają druty kolczaste pod napięciem. Kontrast biedy i bogactwa będzie zawsze i wszędzie. Ale to od nas zależy, czy chcemy go widzieć, czy odwracamy głowę do mediów, broszurek i kolorowych zdjęć w internecie. Spędzamy już drugi dzień z Vaną, czyli naszym przewodnikiem poleconym przez Pawła. I kurczę, muszę wam powiedzieć, że tak jak trochę broniliśmy się od korzystania z jakichś usług agencji turystycznych, tak mienie takiego przewodnika lokalnego z tuk-tukiem to jest świetna sprawa. Płacimy za to $25 dziennie, a naprawdę jest i wiedza, i anegdoty, i miła atmosfera przy zwiedzaniu tych miejsc, których pewnie nie wszystkich byśmy dotarli, gdybyśmy robili to na własną rękę. Wiem, że można wynająć sobie skuter i to jest chyba koszt około $9-12 za dzień, ale jednak mimo tego, że dwa razy więcej płacimy za tuk-tuka, to i tak myślę, że jest to świetna sprawa. Vana ma znakomitą wiedzę, oczywiście jest tutaj lokalsem, więc dzieli się z nami swoimi przemyśleniami na różne tematy, ale również opowiada historyczne anegdoty i fakty o miejscach, które zwiedzamy. Do tego zawsze stara się gdzieś tam zjechać na ubocze, żeby nam pokazać jeszcze takie bardziej autentyczne momenty, fragmenty tego miasta. Także naprawdę, naprawdę warto. Wybraliśmy się na farmę jedwabiu. Wybrał za nas Vana, bo my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co za bardzo zwiedzać Phnom Penh w tak krótkim czasie. Tutaj dowiadujemy się o życiu ćmy jedwabnika, która jest hodowana właśnie w celach tworzenia kokonów. Regularnie karmione dorastają do dorosłej postaci w ciągu 28 dni. Tworzą kokony, a już jako dorosłe osobniki nastawiają się na reprodukcję. Panowie zaliczają numerek życia, bo po około 8 godzinach nieustającej kopulacji kończą swój żywot. Samice żyją jeszcze 2 dni dłużej, aby złożyć jaja i cały cykl życia i śmierci zatacza krąg. Kokony są suszone, a następnie gotowane. Z 25 kokonów można utworzyć tylko jedną nić długości kilkunastu metrów. Każdy szal potrzebuje 1600 nici o długości 120 metrów każda, aby otrzymać wymiar 2 metrów i 1,5 metra szerokości. Matematykę zostawiam wam. Jeżeli zastanawiacie się, ile czasu może zająć stworzenie jednego szala, to odpowiedź brzmi 6 tygodni. Samo przygotowanie tej maszyny oraz ustawienie jej zajmie właśnie tyle czasu, a wykonanie już gotowego produktu od 80 godzin, czyli jakieś 10 dni pracy po 8 godzin dziennie. No, a później turyści walczą, żeby skupić to za dolara. Kolory otrzymuje się z naturalnych barwników, jak na przykład z kwiatów orchidei. Sama farma nam się bardzo podobała i był to ciekawy temat.
aż nie doszliśmy do okropnego mini zoo, a w nim do klatki ze smutnymi krokodylami. Podobno nie dbają, ale na wolności na pewno miałyby lepiej. Emocje, ostatni. Cieszę się jak małe dziecko, bo Vanna, nasz kierowca, pomógł nam dostać kolejną książkę, tym razem po kambodżańsku. A Paweł powiedział, że to może być bardzo trudne zadanie, a tutaj Vanna znalazł ją w księgarni obok kawiarni, w której wczoraj piliśmy herbatę. Także, kurczę, udało się. No i jak już nam napisał na Messengerze, że znalazł tą książkę, to chciałbym, żeby kupił dwie. Bo wczoraj Paweł zlecił nam, że Vanna ma troje dzieci, więc myśleliśmy, że fajnie byłoby dać mu jedną z tych książek, żeby poczytał swoim dzieciakom. Myślę, że to jest klasyk. I to już koniec tego przydługiego odcinka i tym samym zachęcam Was do przesyłania swoich materiałów do projektu Jak Interpretuję, bo chcieć to móc w swoim życiu. Zarówno widzowie, jak i Wasi ulubieni youtuberzy przesyłają materiały motywujące, inspirujące, z ogromną dozą poczucia humoru. Wszystkie detale znajdują się w opisie filmu, jeżeli tylko chcecie wziąć w tym udział. Po drugie, w wyniku ankiety następny odcinek będzie stworzony za zgodą widzów, ponieważ będzie on poruszał ciężki temat reżimu Pol Pota, jaki miał miejsce w Kambodży. Jest to temat kontrowersyjny i myślę, że nie do końca pasujący na nasz kanał, ale Wy zdecydowaliście i taki odcinek się pojawi. Tym samym zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka i pozostania z nami. Do następnego, serwus, bo chciecie.